filmie Polityka wszyscy się wiemy, w kogo wcielasz, więc opowiedz, jakie to uczucie zagrać premiera Rzeczypospolitej Polskiej? Bardzo ciekawe, to znaczy bardziej proporcje się rozkładają tak, że przez dłuższą część filmu gram jednak takiego kandydata bardziej na tego premiera i rzeczywiście, no nie chcę opowiadać, co się dzieje, ale jednak rzeczywiście dochodzi do tego, że tym premierem moja postać zostaje. No więc to chyba odpowiedziałem na twoje pytanie. Co takiego było w tym scenariuszu, co sprawiło, że postanowiłeś tak, biorę tę rolę? Przede wszystkim fajnie jest spróbować zagrać kogoś, kto żyje, albo przynajmniej się inspirować taką postacią. Wiadomo, że no, można ją odwzorowywać w 100%, ale czy to się udało, to widz to oceni, widzowie. To o tyle to było ciekawe, żeby się poprzyglądać, jak ktoś mówi, jak się porusza, jak wygląda jego mimika, jakiej używa gestykulacji. Czy to jest wyuczone, czy jest naturalne, jakby czy skorzystać z jednego, czy z drugiego, no to o tyle to są rzeczy ciekawe. Budując tego bohatera, cały czas inspirowałeś się prawdziwą postacią, czy jednak dodałeś coś od siebie tutaj? Wiesz co, to jest zawsze pytanie, nie wiem ile scen wejdzie z tego, co nakręciliśmy, nie było ich znowu aż tak dużo, żeby taką pełną paletę tych możliwości, o których mówisz, zaprezentować i pozostawię to ocenie widzów, na ile to się udało. Film w kinach pojawia się przed wyborami. Masz taką myśl, że ten film może coś zmienić w myśleniu widzów, jeżeli pójdą do urn, będą głosować? Wiesz co, ja tego filmu nie widziałem, więc nie wiem, jak on zadziała, będę wiedział po dzisiejszym wieczorze. Natomiast mam nadzieję, że bo on pewnie zmobilizuje elektorat jednej strony i drugiej. Właśnie to jest straszne, że się mówi, że jednej i drugiej strony, a nie na przykład, że zmobilizuje wyborców. Sam się teraz przyłapałem na tym. No to cofam się i powiem, że mam nadzieję, że ten film zmobilizuje wyborców i że wszyscy pójdą głosować i że efekt tych wyborów będzie miarodajny, no bo jeżeli idzie, no nie wiem, mniej niż 50% naszego społeczeństwa do wyborów, no to na ile to jest miarodajne, kto jest tym przedstawicielem narodu? No nie jest. To już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Polityka? No myślę, że będzie i śmiesznie, i strasznie momentami. Mam nadzieję, że to skłoni widzów do przemyśleń, które być może później się przypomną w momencie stawiania tych krzyżyków.